Witam Was w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku, co ja gadam, w kolejnym dniu. Wczorajśmy kosili u Mateusza i na usługach wieczorem po sąsiedzkiej wiosce. I mamy następny dzień, ma padać podobno o 12. Także ja wyjeżdżam, mamy godzinę chyba 9:20. Wieje od rana, także to wiało. Ja nasmarowałem szybko maszynę, przygotowałem teraz tu do boju. Jeszcze miejsce w stodole przygotowałem. Pochodziła sobie chwilkę, żeby się zagrzała. I ruszamy powoli. Jedziemy. Zobaczymy, kółko zrobimy tutaj tego w tym zbożu. Zobaczymy, czy w ogóle się będzie chciało mucić, czy będzie zbierało, czy jeszcze nie ma rosy. I co? Tu mamy 1,80 hektara w tym kawałku i po sąsiedzku niedźwiedzia działka jest, tam mówi mi rośnie, a będzie do zaorania. I następna działka jeszcze dalej jest 1,30 hektara, kolejne pole, takie fajne, duże. Zrobimy kółeczko tutaj, zobaczymy, czy się w ogóle będzie dało jechać, bo u mnie to mokry teren jest bardzo, także wiecie, u mnie to jest takie, no, trochę na słowo honoru. Palca se przyparzyłem rano, niestety. Dobra, załączamy bębę losujący. Sypnęło na przężysko. U mnie tu jak złapę 2,5 tony.
hektara, to będę zadowolony, nie? Tamto pole obok jest najfajniejsze. Tam myślę, że i pociągnie średnią ekologiczną. Także zobaczymy.
Wójko na przyspieszaczu, bo widzicie sami, co tu jest. Sama trawa urosła niestety. Może jest trochę dalej. To wymokło mi tu. Nie było nawozu. Nie było tu wapna, to wiecie. Pierwszy rok w pole. Ciężko to było doprawić. W zeszłym roku niestety i tak to wygląda. Ale pole fajny, długi kawałeczek, także jak się ładnie przygotuje i zasieje i da nawóz, to powinno coś oddać. To już szybciej motowidło dałem, niech zagarniają. No, czyli jak tu jest, przejechałem, to znaczy, że jest sucho w miarę i nawet coś tam się kurzy chyba. No i w zbiorniku coś tam jest nawet. Także niech leci. Czuć kurde, ten oto sami tutaj, a nie z niebami na tym kawałku. Przegrzebałem początek. A luzik! Sypik. Musiałem schować śmigę i zamknąć wrota, bo kurwa wieje. Też ma padać. Dobrze jest, bo wieje. Mówię kurwa, już pełny, mówię chuj stanę. Zapolę se. Nie ma wrota? Nie, nic. To już wrota. Tak? No. A ta, ja włączam, a tu mucarnia włączona. Co tak jebie? Czekaj, bo co jebie? Chyba podajnik już. Wilgotne przez to zielone, ale będzie leżało w stodole, to przewieje. Miniaturę. No. Będzie. Nawet coś tam dało.
dokończymy ten pasek i zobaczymy. Może pojedziemy sypać dla bezpieczeństwa, nie, tą przyczepkę i pojedziemy do Dzikowej. Chodź. Patrzyłem na miarce na boku, to było, ale staniemy, to chyba dolejemy, bo widziałem teraz, że jak przesypywałem w zbiorniku, że jest ten mokro tam strasznie, to powiem, przechylona była miarka, to było ponad stan, nie? To nie widziałem ile dolać. Bo chłodno jest, nie? Zobacz, ile lipcóweczek dał. No, tradycyjnie. A bo to miesza, kurczę. Jak tam? Tam, wiesz co, tam to nowe pole, co było, to strasznie zaniżyło średnią, kurwa, bo tam praktycznie nic nie było, sam kwas. No, bo tam wymokło i dziki poryły. Ale to wszystkie miechaj normalnie? No, to chłopie. Ja myślałem, że będę się topił, bo tam tak mokro.
wiatr, ale jeszcze nie kropi. Musi tutaj. Cały zbiornik jest szubkiem, czyli drugi zbiornik coś tam dało. No. I czułem na od 6 do 8 ton, to w tym przedziale się chyba zmieszczę z tych 4 hektarów, także nie jest źle. Trochę jest zielonego, bo to kurde, pieprzone bąki to... Dobra! Będzie. Chyba. Chowaj, żeby się nie urwało. O, szkoda tył. Też się urwie. Uła, ale zleciało. Nie mam pojęcia.
zignorować. Co? Coś tam jest. Plandekę bierzemy i jedziemy. No. Przyczepę i płotnie bliżej. Stanę tam na tym, Bogusiaj. Weź sobie podnośnik do góry targnij. Podnośnik do góry targnij se, bo ten. Upa! Żeby nie wadziło belkę i... Dobra, to ja powoli tam się toczę. No i tak, widzowie kochani, mamy po żniwach skoszone. Zawsze jest takie uczucie dziwne, jak się kończy żniwa, żeby jeszcze pokosił, nie? Z jednej strony radość, że wszystko poszło, że maszyna napisała, że maszyna dopisała do końca tak jak powinna, ale z drugiej strony jest już jednak żal, że znowu trzeba będzie rok czekać na koszenie. Tu mi dojdzie to pole, co uprawiałem w maju. W zbiorniku mamy gdzieś 2/3 zbiornika jest, wysypaliśmy, żeby się zmieściło, no i tak, dwa pełne zbiorniki plus może 300 kilo jeszcze, no i tam było pół zbiornika, bo 1000, prawie 500-600 kilo, nie wiem ile tych worków końca, czy 500 czy 500 czy 600, no mniejsza, no to tak czy siak jest ponad pół zbiornika. Jedziemy. Jedziemy. Udało się skosić przed deszczem. Tak krążyły te deszcze wokół nas i, ale w końcu się udało dojechać i dopieścić to. O. Dzisiaj mamy ogólnie jaki dzień, zaraz wam powiem. 6 sierpnia i jesteśmy po żniwach. Teraz nowa uprawa będzie. Zakupić oprysk, spryskać ścierniska, no i co? Jedziemy powolutku, sypiemy zboże teraz. I po żniwach, kurde. Czekaj, stań tutaj, ja idę, otworzę wrota i podłożę tam z boku, żeby nie było tego dołka. Otworzę wrota i położymy tu jakiego, nie wiem, jomba może. Może jakiego jamba podłożymy tu po lewej stronie, żeby znowu, wie, żeby to koło nie leciało w dół, nie? No. Podłożymy, żeby było na ten. Nie zbijałem konstrukcji, poukładałem tylko te drabinki, poprzystawiałem. Sprężynówkę na bok i... Podłożymy tu z boku i... Szufelka została z zeszłego roku. Co? Szufelka została z zeszłego roku, a ja żebym jej szukał, kurde, kiedyś. Tu położymy z boku ten, żeby było wyżej. Tu płytki przełożyłem i wziąłem parę jąbów, popodkładałem tu pod te konstrukcje. Udało się przed deszczem skosić, także jest. Dwa pełne zbiorniki dał. Uj! Co? To na bok, żeby... Jomba podłożymy tu z boku, tak to. Jomba tu podłożymy, a potem odstawi się na miejsce. No możesz. Całego, bo... Żeby znowu burty, żebyśmy znowu nie ruszyli tego. No tu jest dziura i... Podłożymy jeszcze tego, wezmę
Miejcie całego, nie wrzucę. Całego wezmę, całego. Całego też. Opa. Jeszcze ja na wylot, no ale wiele. Nie, 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 tam są. Uj! To musiałby, nie musiałby być. Napęd 4x4. Ale nie, tutaj. Ej, by było. Trzeba, wiesz, stąd wjechać i wyjechać tam. A to wytyczasz. No, no. Jeszcze jednego. A tam tylko ty jeżdżasz. Jeszcze jednego. Przyczepą samozbierającą. Co? Wierzę tylko raz. Tylko raz. No, a co dalej? A dalej już dupa. Tu jest jakaś deska, nie ma. Tu jest jeden gość. Tu nie ma, jakby tu jeszcze postawił. Żeby nie ściągało. No, żeby wjechał, żeby. No dobra, może. Czy jeszcze jednego? Teraz już powinno być. O. Łom drogi, trzeba to wyciągać, co kupi na złom, a nie. 2 złote za kilo to. Po ile złom? Nie wiem ile teraz. Teraz był drogi, to trzeba było się pozbywać tego dziadostwa. Co już pan z tego? No właśnie, to jest. Żeby to jeszcze co było, jakiego, jaka część lepsza? A nie tam jako część. Na to chociażby na piwo. No. 2,50 był złom w pewnym momencie wiosną. Wiosną w pewnym momencie 2,50. Ciekawe ile chce. Czy... To spadło. Spadło stan ogólnie. Z 2 złote nie będzie. Zeta, nie, złoty 50 może jakby było, to będzie wszystko. A to trzeba by to pociąć. No, teraz... trzeba by siedzenie odkręcić, bo siedzenie warte jedynie coś jest z tego. Z 200 by wziął za siedzenie. 200 za siedzenie by wziął. 6200 litrów, 5 ton wejdzie. No i dosypywaliśmy, żeby łatwiej wjechać, nie? No 5 ton tu jest. No myślę, że nie będzie 5 ton, bo nie dosypaliśmy całej szczupkiem. A wiem. Żeby łatwiej było tu wjechać, mówię. No 2 pełne zbiorniki były z tego i jeszcze trochę. To ile 2 pełne, to ile to jest? No prawie 3 tony jest w zbiorniku. Aha, wiem. 2800 gdzieś wychodzi. Tak. Dawaj tak jak idzie! Prosto, prosto! Tak jak idzie, prosto. No, dawaj prosto, powoli. Trzymaj. Dawaj prościutko. Ci powiem kiedy się łamać. Jeszcze kawałek. Teraz się już nie łamie. Powoli, powoli skręcaj. O, no i dawaj do tyłu. No i powoli. Musi się. Wyprostuj się trochę. Do przodu rusz trochę. Czy przejdzie tam? Przejdzie. Dobra, dawaj do tyłu. Dawaj. Elegancko idzie, dawaj. No dawaj. Dawaj. I prosto, dawaj! Dawaj jeszcze! Proś jak idzie, tak jak idzie! Jeszcze dawaj! Nie zawadzi! Dawaj! Dobra! Sypie się. Czekaj, wezmę łopatę, to od razu bym nagarniał trochę. Jakby weszło jeszcze to drugie. To dawaj, dasz radę jeszcze cofnąć, belka. Dopóki do kół nie dochodzi zboże, to... Dawaj do tyłu. Dobra, i dawaj do góry.
Rusz trochę do przodu. Trochę do przodu. Dobra, czekaj, bo plandeka zawadza. No dawaj do przodu. Plandekę ciągnęło. Dobra, niech zleci ze zbożem. Dobra, opuszczaj. To z następnym transportem sypiemy resztę. No i dawaj do przodu. Przejdzie, dobra, czekaj. Poczekaj. O. Będzie trzeba przemieszać. Ten kwas, kurwa. Czyste, bo sita mieliśmy ustawione, bo wcześniej to tam pękło sito, dlatego brudne było. No. Ale będę musiał przemieszać tak czy siak, bo nie, kurwa, przez ten kwas pieprzony ono suksze nie będzie. No. Trudno, będzie się mieszało i tyle. Dobra, jedziemy. W tym roku mądrzej to zrobiliśmy i jest więcej miejsca. No. Opa!